Katowice, łódzki Widzew w białych strojach miał jeszcze teoretyczną szansę znalezienia się w trójce pierwszej ligi. Oznaczałoby to dla Widzewiaków awans do pucharów. W obu drużynach nie wystąpili kluczowi piłkarze. W GKS-ie zabrakło Romana Szewczyka, w Widzewie nie grał Piotr Wojdyga. W bramce łódzkiej stał Andrzej Kretek. Od początku Widzewiacy ostro zaatakowali. Po niedawnym udanym meczu z wrocławskim Śląskiem na własnym boisku w pożegnalnym meczu przed własną publicznością chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Nie zawsze to wychodziło, tak jak przed chwilą w przypadku Michalczuka. Próbował on uderzenia z woleja, nie trafił w piłkę. Próbował również strzelać Mirosław Myśliński. Jak Państwo widzieli, piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Janusza Jojko. Kolejna akcja Widzewa. Znakomite wejście Andrzeja Michalczuka, który coraz pewniej czuje się na boisku, ale piłka do bramki nie trafiła. Nie trafiła również po strzale Dariusza Wolnego. Pewnie wyłapał Andrzej Kretek. A w tej sytuacji, dlaczego Koniarek nie trafił w piłkę w 27 minucie meczu, wie chyba tylko on. W 31 minucie znakomita okazja Michalczuka. Jojko broni nogą. Jeszcze próbował zagrać Koniarek. Wyszedł z piłką poza plac gry. W 34 minucie najładniejsza akcja pierwszej połowy spotkania. Wspaniały strzał 0-0. W drugiej części zaświeciło słońce nad łódzkim stadionem. Widzew znów rozpoczął od ostrych ataków. Dwukrotnie próbował szczęścia Michalczuk. Jednak w pierwszym przypadku nie trafił w bramkę, a tu przed chwilą widzieli Państwo, wspaniałą paradą popisał się Janusz Jojko. Mecz stawał się coraz bardziej wyrównany. GKS Katowice, widząc, iż Łodzianie są mniej groźni niż spodziewano się przed tym spotkaniem, również zaczął atakować, ale akcje ofensywne tak jednej, jak i drugiej drużyny nie przynosiły efektów bramkowych. Bramek nie było aż do 66 minuty. Wtedy to po akcji Koniarka piłkę dobił Iwanicki i było 1-0 dla Widzewa. Koniarek strzelał, Jojko odbił, ale poprawka Iwanickiego znalazła drogę do siatki. 1-0 dla Widzewa, Leszek Iwanicki w 66 minucie. Prowadzeniem Łodzianie cieszyli się niedługo, bo 7 minut. W 73 minucie spotkania Dariusz Wolny wykorzystał błąd łódzkich obrońców i skierował piłkę do siatki. Czyżby miał paść kolejny remis na widzewskim stadionie, zastanawiali się łódzcy kibice. Była szansa na bramkę dla gospodarzy. Po tym zagraniu sędzia, słusznie zresztą, podyktował rzut wolny pośredni za złapanie piłki przez bramkarza, piłki podanej przez własnego obrońcę. No i ogromna szansa dla Łodzian. Koniarek trafia w mur nóg zawodników GKS-u. Jeszcze Iwanicki próbował wrzucać piłkę. Nic z tego nie wyszło. Okazja zmarnowana. W 81 minucie Borawski trafia nad poprzeczkę. Chwilę później Wyciszkiewicz w znakomitej sytuacji popycha piłkę, bo trudno to nazwać uderzeniem. A tak bawili się widzewscy obrońcy tuż przed zakończeniem spotkania. Dariusz Wolny i Andrzej Kretek, jego reakcja mówi wszystko. Jednak minutę przed zakończeniem spotkania ponownie Wolny pokonał Kretka. 2-1 dla GKS-u Katowice. Radość.